Bóg powiedział raz, ale usłyszysz to dwa razy, że u Niego jest mądrość i moc. Ty, który jesteś pasterzem, niech nie nuży Cię powtarzanie swoim owcom tego, co jest fundamentalną prawdą i co jest Bożą zasadą, a Ty, który tego słuchasz, wiedz, że to służy Twojemu zabezpieczeniu. Słowo Boże mówi o tym, żeby trwać już w tym, co się ma. I rzeczy utrwala się w ten sposób, że się je powtarza, powtarza się i działa. I tak samo z duchowej rzeczywistości. Duch Święty jest duchem powtórki. Duch Święty przypomina Ci każde słowo Jezusa. Jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, to nie zatwardzaj swego serca. Słuchaj, co Duch mówi. Jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, to wykorzystaj to słowo dwojako. Do budowania i do zabezpieczenia. Korzystaj z Bożej mądrości i wykorzystaj Jego moc. W imieniu Jezusa. Amen.